W czasach dwudziestolecia międzywojennego Lublin był miejscem, gdzie żywo rozwijała się kultura, a szczególnie poezja. Na jego ulicach można było spotkać takich poetów jak Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego czy Wacława Gralewskiego. I gdybyśmy ich spotkali, prawdopodobnie mogliby siedzieć przy stole właśnie z taką oto kawiarką. Dlaczego zatem lubelscy poeci tak bardzo lubili pić kawę z kawiarki? Odpowiedź na to pytanie wiąże się z pewnym szczególnym miejscem na mapie Lublina, jakim była knajpa u Ojca Grudnia. Właściciel tego lokalu zaprzyjaźnił się bardzo z lubelskimi artystami i często po prostu udzielał im tak zwanego kredytu, dzięki czemu mogli oni swobodnie spotykać się, spożywać czy posiłki, czy różnego rodzaju trunki. Ale właśnie, gdybyśmy odwiedzili w tamtych czasach knajpę u Ojca Grudnia, zastalibyśmy naszych poetów siedzących przy takim stole z taką kawiarką, popijających napój dosyć chłodny i raczej z każdym okiem wykrzywiających swoje twarze. Można byłoby więc sądzić, że ta kawa wcale nie należała do najlepszych. Jaki jednak był jej sekret i dlaczego poeci tak często ją pili? Odpowiedź jest prosta. Ojciec Grudzyreń nie opłacał podatku za wyszyn wódki w lokalu. W związku z czym kawa tej piwiarni miała kolor bardzo blady, co rekompensowane było wysoką zawartością alkoholu. Poeci musieli tylko raz na jakiś czas zerkać w kierunku drzwi, żeby sprawdzić, czy nie pojawi się tam jakiś policjant czy szpica. Anegdot o życiu kulturalnym lubelskich literatów jest wiele i świetną okazją, by z nimi się zapoznać, może być wizyta w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, gdzie znajdziemy również kawiarnię artystyczną Pożegnanie z Afryką, w której właśnie tutaj jesteśmy. I tam przygotowane zostało specjalne menu literackie, aby właśnie do takich historii nawiązywać, w tym również kawa atamana Łobodowskiego, która oczywiście serwowana jest z dodatkiem wódki, choć w proporcjach, myślę, nieco innych niż u Ojca Grudnia. Zapraszamy na Złotą 3, aby poznać smaki literackiego Lublina. Thank you.